Składam to. Nie biorę jeńców. Kolejny kal, w którym się nie wyrobię. Kal za kalem po prostu. Tak rzuciłam się po prostu jak szczerbaty na suchary od razu na ten żakard. Ryszarda, co ty wyczyniasz? Cześć. Ja mam na imię Małgorzata, a to jest Rysiowlog. Zapraszam Was dzisiaj na drugi odcinek Rysiowloga. Opowiem w nim, jakie mam plany na ten rok, czego chcę się nauczyć. I na koniec będzie można obstawiać, ile z tego zrealizuję. Dobra, no to nie ma jak inaczej iść, tylko od stycznia. Pokażę Wam moje udzierki ze stycznia. Będą dwie i dwie trzecie rzeczy. Styczeń zaczęłam balem dziewiarskim. I to był pierwszy chyba udzierk. Tak, to był pierwszy. I to jest opaska, którą zrobiłam na bal dziewiarski we Wrocławiu. Teraz mam akurat sminkę, ale to się mniej więcej prezentowało w ten sposób. Ona się troszeczkę rozciągnęła, bo została zmasakrowana w licznych tańcach i hulankach. Na bal wypadało przyjść z czymś dzierganym, zrobionym przez siebie albo kogoś, więc ja miałam dwie rzeczy. Pokażę Wam tutaj zdjęcie. Miałam tę opaskę zrobioną specjalnie na ten bal i taką czarną różę od Bulanki. Piękna rzecz, można chyba kupić u niej w sklepie, jeśli dobrze kojarzę. Ja to dostałam w prezencie. I to był pierwszy udzierk zrobiony na drutach. To jest opaska I am the gift od naszej Moniki od Kotów, która ma bardzo trudną nazwę na Instagramie, ale teraz to będzie Made Me Knit It. Mam nadzieję, że nie spaliłam tego. Więc to jest ta opaseczka. To jest zrobiona z takiej włóczki. Pokażę Wam tutaj z boku, jaka to jest włóczka. W większości poliestrowa, z takiej metalicznej nitki. Z takiej metalicznej nitki czarno-złota, w takim kolorze starego złota. I to jest taki kolor, który mi bardzo pasuje. Jak widać. Wzór Moniki jest darmowy. I to jest troszeczkę zmieniony, bo ona powinna być dużo większa, szersza, z taką dużą kokardą, a ja zrobiłam taką małą, bo to nie jest opaska na zewnątrz, tylko taka, która miała trzymać włosy i trochę po prostu ładnie wyglądać w tej fryzurze balowej. Druga rzecz, którą zrobiłam, i to robiłam w pociągu, pamiętam jak wracałam z tego balu, to jest, uwaga, hoodie. Teraz nie wiem, jak to przetłumaczyć, czy to jest bardziej komin, czy bardziej kominiarka na nasze. Niby się nazywa hoodie, czyli kaptur. Wkładam to. Nie biorę jeńców. Słuchajcie, to jest takie fajne. To jest wzór od Sisu Knitwear. Ona ma też sklep, w którym ma dużo różnych trudnych wzorów, takich pięknych żakardowych swetrów, ale jest kilka rzeczy tam takich darmowych drobiazgów. I to jest jeden z tych wzorów, który sobie zrobiłam z włóczki Boucle. To była włóczka ze sklepu Biferno, jej teraz już nie ma dostępnej, więc nawet nie będę pisać jaka to. Ale co ciekawe, ten wzór nie był napisany na włóczkę buklową, po prostu taką miałam, taką zrobiłam, taka mi się podobała. To jest połączenie alpaki z mikrofibrą. Super cieplutkie, mięciutkie. Mój mąż nazywa to cukinia, typu załóż cukinię, bo jest zimno. Bardzo fajnie się w tym chodzi. Może trochę się łapie spojrzenie przechodniów, ale mi to nie przeszkadza, po prostu mam to. Dobra, ściągam to. Cała moja piękna fryzura. A nie, dobra. Nie ma tragedii. Kolejnym udziergiem styczniowym, którego nie skończyłam w styczniu, to jest chusta Stevena Westa. Big Harika. O, to jest dobre zdjęcie. Już jest tak rozgnieciona, że otwieram i od razu już jest. To jest ta chusta, bardzo znana już. Wiele tych chust powstało. Zaraz, bo tu muszę cały majdan podnieść. Proszę bardzo, to jest już wszystko, to muszę podnosić. Nie skończyłam jej w ramach kalu. Jestem na 17 plasterku, tak na wysokość, a ma być ich 34. Oczywiście już teraz nie będzie tyle roboty, bo ta chusta jest po prostu z każdym plasterkiem coraz węższa, więc coraz szybciej się robi. Kiedyś zrobienie jednego rządka w ciągu dnia, no to było kilka godzin pracy, teraz to już tak nie jest. I jestem pewna, że skończę ją do końca lutego. Także z trochę z poślizgiem, miałam to zrobić w styczniu, a skończę w lutym, ale pięknie się prezentuje ta chusta. Już długo myślałam o tym, z jakiej włóczki ją zrobić i chodził mi po głowie pomysł skombinowania kilku motków poemy z tej firmy
teraz nie wiem, jak się czyta, Lane du Nord albo Lane du Nord, dostępnej w sklepie Biferno. I kupiłam sobie kilka tych poem. I tak zaczęłam kombinować, żeby wystarczyło jak najwięcej tego różowego na plastry i żeby ładnie przechodziły te kolory w środku. Także to kombinuję z dwóch, a różowy, nawet z trzech motków poemy. Pokażę Wam, jak skończę i jak zablokuję, bo na razie to tak bidnie wygląda, nie? Takie, no płaskie to jest bardzo. To jak się rozciągnie na takie plaściory, to będzie dopiero fajne. Bardzo ładnie to wygląda. Muszę powiedzieć, że samej mi się to bardzo podoba. Widzę, że kamera trochę pokazuje takie mocniejsze kolory niż te z rzeczywistości. Ciekawe potem, czy przy obróbce jednak będą bardziej naturalne. Napiszę Wam, czy naprawdę ma taki kolor, czy nie. Jest bardzo przyjemna. Niestety moje koty podprowadzają mi tę robótkę, bo bardzo lubią na niej spać. Prawda, Rysiu? Rysia śpi właśnie na książce Stephena Westa. To jest niedokończona robótka ze stycznia. No i tutaj już zaczyna mój plan się rozjeżdżać. Ale dobra. Mamy luty. Szybki rzut oka na ściągę. Tak. Kal walentynkowy. Kolejny kal, w którym się nie wyrobię. Kal za kalem po prostu. To jest moje pierwsze spotkanie z żakardem. Uważam, że nie jest źle. Pokażę Wam w środku, bo to pewnie niektórych interesuje. Robię zgodnie z zaleceniami autorki. Zaraz Wam pokażę wzór. Znaczy zdjęcie z książki, z której to robię. To jest z książki Charlotte Stone. Tak to się prezentuje. Robię zgodnie ze wzorem. Nigdy wcześniej nie robiłam żakardu. Pierwsze pod ściągaczem są takie ciasne. Są. Ale mierzyłam na stopę i wszystko normalnie wchodzi, rozciąga się ładnie tutaj. Przez piętę przechodzi. Potem już sobie dałam luzu. I coraz lepiej to wygląda. Przekładam też nitki. Jakąś taką moją autorską metodą. Bo nie załapałam tej, którą pokazywała Karolina Adamczyk czy Krowalnic. Nie załapałam tego. Więc robię to moją autorską metodą. Tylko pilnuję, zgodnie ze wskazówkami Charlotte Stone, żeby kolor, który robi wzorek, przechodził zawsze pod spodem. Jak pracuję teraz tym jasnym, który jest tłem, to daję go górą. A potem jak będę podbierać czerwony, to on zawsze będzie przechodził pod tym białym. I taką radę daje Charlotte Stone odnośnie żakardów. I ja się jej trzymam i chyba dlatego jakoś to wygląda. Bardzo liczę na to, że skończę do końca lutego te skarpetki. To jest pół pierwszej skarpetki i bardzo się boję pięty. Bo ta pięta podobno sprawia problemy. A ja nie mam za sobą długiej historii robienia skarpetek. Rzuciłam się po prostu jak szczerbaty na suchary od razu na ten żakard. A wcześniej zrobiłam może dwie pary nieżakardowych. Więc zobaczymy, jak to będzie. Jak skończę, to Wam wszystko opowiem, jakie włóczki i tak dalej, co mi sprawiło trudność. Jak na razie jest super. Jak skończę skarpeciochy, to zamierzam zrobić pierwszy taki duży projekt. I to będzie kardigan z książki Knitting Magic. Harry Potter, oficjalna książka z wzorami. I wybrałam jeden z najprostszych, który ma dwie błyskawice na pięć. To jest taki kardigan w jednym kolorze i tutaj mają paseczki różnych domów. Ja oczywiście jestem team Gryffindor, więc zrobię takie żółto-bordowe, miodowo-bordowe. Złoto, jak mi się uda, to złote. Tak wyglądam zza tej książki, bo nie widzę, co pokazuję. Tak to się prezentuje. Wygląda na bardzo prosty, taki naprawdę prosty. Nawet jeszcze nie wiem, jakie mam włóczki i czy mam włóczki na to, ale postaram się coś z moich zasobów podłóżkowych wyciągnąć, bo wszystkie moje włóczki mieszkają w pudełkach pod łóżkiem, więc może coś z moich zapasów się uda. Mam nadzieję. Bardzo nie chciałabym kupować znowu kolejnych włóczek, tylko używać to, co mam. I luty otwiera w moim kalendarzu taki skarpetkowy rok. W każdym miesiącu od lutego do grudnia zamierzam zrobić jedną parę skarpetek. Jeśli się uda, to więcej, ale jeśli nie, to chciałabym zrobić jedną parę skarpetek
i jedną rzecz inną. Pokażę Wam, co planuję. Zobaczymy, życie to zweryfikuje, będą jeszcze na pewno jakieś super kale, nowe wzory, na pewno się na coś skuszę, ale pokażę Wam, jaki jest plan i od czego wychodzę. Także moi drodzy, marzec. Marzec zaczynam od skarpetek Charlotte Stone, takich z owieczkami, już Wam pokazuję. Sobie tu elegancko zaznaczyłam. Proszę bardzo. Okej? To jest mój plan na marzec, te skarpetki. I wiem, że będzie kal skarpetkowy u Miss Nicki, organizowany wspólnie z Anią Knitting Nurse, czyli naszą krakowską Anią pielęgniarką. I na pewno też będę chciała skorzystać z okazji, żeby zrobić jakieś fajne skarpetki, zwłaszcza, że to będzie coś kolorowego i coś, na co można wykorzystać różne resztki, których ja mam dużo. Jak skończę ten kardigan z kolorami Hogwartu, to zamierzam zrobić kolejny, już dużo lżejszy. Nie mam ze sobą tego wzoru, dlatego pokażę Wam tutaj. To jest wzór Rysia. Ryszarda, co Ty wyczyniasz? Co Ty wyczyniasz? Chodź do mnie. Nudzi jej się. Chodź do mamci, chodź. I to będzie coś tak pięknego, jak tylko wyjdzie oczywiście. To będzie kardigan bubble, taki w bąbelki, z moheru, cieniutki, leciutki, jak chmurka. W grudniu na targach we Wrocławiu, na Yarnfeście, kupiłam kilka motków takiego pięknego, żółtego, soczystego, żółtego moheru od siedmiu oczek. I on jest tak piękny, tak miły w dotyku, tak cudowny. I wiedziałam, że na coś wyjątkowego go będę chciała przeznaczyć. I właśnie to będzie ten kardigan z moheru z siedmiu oczek. Lecimy do kwietnia. W kwietniu zamierzam zrobić szal Ani, pielęgniarki. Znowu Ania w moim już drugi raz w tym samym filmie. No tak, zamierzam zrobić ten szal inspirowany historią z Outlandera. Teraz uwaga, niby oglądałam dwa razy. I to z napisami, nie z lektorem. I dalej nie wiem, jak to się czyta, ale kto wrażliwy, proszę zatkać uszy. Kraina Dun. To jest taka chusta, której totalnie nie umiem zrobić. Jak czytam ten wzór, to mam takie gwiazdki przed oczami, jak w kreskówkach kiedyś, jak ktoś się uderzył w głowę. To takie mi tutaj fruwają. Ale bardzo chcę zrobić ten szal i dla tego szala, dla tej chusty zamierzam nauczyć się warkoczy. I oprócz tego mam zamiar zrobić skarpetki kwietniowe. Tak jak wspominałam, w każdym miesiącu jakieś skarpetki. Już Wam pokazuję. To będą skarpetki o nazwie Forest Walk. One się mogą wydawać takie trochę niewyględne. Dlatego, że one nie mają jakiegoś, nie wiadomo jakiego żakardu. Ale tutaj one mają taki płotewski warkocz. Lub plecionka, nie wiem jak to przetłumaczyć. Nie są jakieś spektakularne w porównaniu do innych, które można znaleźć w tej książce, ale jakoś trafiają w moje serduszko i nie odmówię sobie przyjemności zrobienia ich. Lecimy do maja. W maju będą kolejne skarpetki, ale nie mam ich w książce, kupiłam ten wzór osobno. Pokażę Wam tutaj. Jest to set taki jesienny, ja mam zamiar zrobić tylko te w listki. Nazwa to jest Forever Autumn. Forever Autumn. 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 Więc forever autumn. No chodź, pokaż się. Próbowanie w blisko stanie. Tak? Skarpetki nazywają się forever autumn. Co ty tam chcesz? Uczysz? Ja jestem totalną jesieniarą. Dlatego większość roku będę robić rzeczy na jesień, związane z jesienią, z Halloween i oczywiście z zimą i świętami i śniegiem. To jest totalnie mój vibe, moje dwie ulubione pory roku. Dlatego niech Was nie zdziwi, że w lipcu i w sierpniu będę nadal robić takie rzeczy inspirowane jesienią. Oprócz skarpetek mam zamiar zrobić sobie sukienkę. Sukienka jest z takiej cienkiej tkaniny jak na bikini na przykład. I to będzie sukienka też z magazynu Rowan lub z elektronicznego wzoru, który można kupić na stronie Rowan. Pokazuję Wam tutaj.
Piękna, prosta, zwiewna kobieca, idealna na lato. Takich ubrań mi brakuje. Czerwiec. Czerwiec, czyli sam środek lata, to znaczy, że będzie grany kapelusz z Rafi. Już Wam pokazuję. To jest model z magazynu Pom Pom. To jest jeden ze starych magazynów. Ja nie mam żadnego aktualnego. Znaczy, wiem, że już nie ma aktualnych, ale nie mam jakichś najnowszych. Kupiłam sobie taki po prostu, z którego mi się podobają wzory. To jest numer 45. Cały jest z udziergami letnimi. Jest przepiękny. Kupiłam go w sklepie Owczarnia. I naprawdę jest tutaj wiele rzeczy, które mi się podobają. Nawet chyba nawet bym powiedziała, że wszystkie. Tutaj mamy taki wspaniały kapelusz z Rafi. To nie jest nie wiadomo co. Po prostu kapelusz z Rafi. Ale skoro mam ten magazyn, jest w nim wzór, ten kapelusz jest ładny, czemu mam sobie go nie zrobić? Proszę bardzo. Kapelusz się nazywa Coolidge. I to jest mój plan na czerwiec. W czerwcu będę robić też skarpetki. Nazywa się Magic Toadstool. I to są takie piękne, leśne, totalnie w moim stylu skarpetki. Mam nadzieję, że czerwiec, ponieważ jest długi, dni są długie, jest dużo światła, będzie obfitowało w długie godziny dziergania. W związku z tym zaplanowałam sobie jeszcze jedną rzecz. I to będzie top. Taki zwykły, prosty top. Z Rowana. To jest wzór, który nie trzeba wiele o nim mówić. Piękny, prosty, lekki. Dokładnie to, czego ja potrzebuję. Bo ja potrzebuję kilku typów ubrań w mojej szafie. I na tych rzeczach się skupię. Lekkich topów, sukienek i kardiganów. To są rzeczy, których ja totalnie nie mam. I skarpetek. Bardzo bym chciała wymienić swoje skarpetki powoli z tych takich starych, takich masowo produkowanych na swoje własne wełniane skarpetki. Skarpetki lipca to będą Falandon Forest. Leśne, jesienne skarpetki. Wspaniałe, po prostu. Ja wiem, że jest środek lata, ale ja wiem, że będę miała radochę z noszenia tych skarpetek jesienią i zimą. I oczywiście, jak to ja w lipcu, co będę robić? Będę robić hipster hat. O, jakie ładne światło. Hipster hat od Petit Knit. To jest czapka dla mojej siostrzenicy, która wybrała sobie już włóczkę w zeszłym roku, będąc w Polsce. I wiem, że będzie latem w Polsce i dlatego w lipcu będę robić czapkę, żeby jej tę czapkę już miała na jesień i na zimę u siebie. I do czapki będzie też komin. Coś na zasadzie takiego śliniaczka z golfikiem. Takiego kołnierzyka z wywijanym golfikiem. Coś w tym stylu, nie taki komin. Komin, tylko bardziej taki neck warmer. W sierpniu u mnie będzie już bardzo halloweenowo. A to dlatego, że wyciągnę projekt, który zaczęłam w zeszłym roku, ale nie wyrobiłam się z nim na Halloween i potem odłożyłam, żeby dziergać inne, bardziej aktualne rzeczy, ale w sierpniu zamierzam do niego wrócić. Jest to kardigan Ewy Plecione Crochet. Nazywa się Winter Morning Cardigan. A ponieważ ja go robię w takich barwach pomarańczowo-czarnych, z myślą o Halloween, to ja go tak żartobliwie sama ze sobą nazywam Halloween Morning Cardigan. Nie będę tego liczyć jako nowy projekt na ten rok. Po prostu chcę go skończyć i chcę go już jak najszybciej nosić. Dlatego zamierzam się zająć nim w sierpniu, żeby już od połowy września w nim popylać. A skarpetki na sierpień to będą skarpetki inspirowane serialem The X-Files, czyli z archiwum X po polsku. I nazwa tych skarpetek jest wiecznie przeze mnie przekręcana. Dlatego, że ja nazywam je I Want to Believe. Natomiast one się nazywają The Truth is Out There. Dlaczego? Dlatego, że jak ten serial się zaczynał, zawsze była taka wstępna akcja, potem była czołówka i na końcu czołówki było zawsze zdjęcie takiego rozgwieżdżonego nieba z jakąś sentencją. I najczęściej to było The Truth is Out There albo właśnie I Want to Believe. I Want to Believe to też był taki plakat, który agent Mulder miał w swoim biurze. Jakoś tak zawsze przekręcam ten I Want to Believe na The Truth is Out There. Skarpetki są fajowe i ja mam nadzieję, że uda mi się zrobić więcej niż jedną parę. Są super. Te skarpetki na pewno będę robić z myślą o moim mężu, więc będę robić w większym rozmiarze. Nie wiem dokładnie, czy takie kolory jak oryginał, czy coś przeszalejemy. Zobaczę jeszcze.
ale to będzie taki trochę halloweenowy prezent dla mojego męża. Tak, robię halloweenowe prezenty. Totalnie, totalnie uważam, że to jest świetna okazja do dawania prezentów, naprawdę. Wrzesień będzie jeszcze bardziej halloweenowy niż sierpień, dlatego że będę robić skarpetki w nietoperze. Tutaj też chyba trochę poszaleję z kolorami. Sama Charlotte Stone ostatnio pisała, że ma ochotę zrobić te skarpetki w wersji czarnej z żółtymi nietoperzami jako symbol Batmana. I to jest też super pomysł, a ja myślę, że tutaj będą bardziej takie kolorowe te skarpetki. Kolorowe w czarne nietoperze albo czarne w kolorowe nietoperze. Zobaczę. Ale myślę, że tych skarpetek też zrobię więcej niż jedną parę. Są po prostu wspaniałe. Cześć, to znowu ja przychodzę do Was po 3-godzinnej przerwie. Musiałam wyskoczyć na cytologię i mówię o tym głośno, bo to bardzo ważne, żeby to robić. I na obiad, to też ważne. I wracam już z Wami do września. We wrześniu zamierzam zrobić spódnicę. Taką jesienną, halloweenową. Mam już jeden motek, bo od Mikołaja dostałam, od Mikołaja Dziarkanego dostałam motek włóczki, którą jak zobaczyłam, to sobie od razu pomyślałam, że z tego będzie super spódnica. Teraz nie wiem, czy połączę ją z inną, czy sobie dokupię dokładnie takie same motki, ale na pewno zrobię spódnicę. Ale jaką? Właśnie nie wiem jaką. Pokażę Wam propozycję. Pierwsza propozycja to jest spódnica od Rowana. Tutaj obok będzie właśnie zdjęcie. Piękny jest ten komplet, bardzo prosta, świetnie wygląda. I to jest propozycja numer jeden. Propozycja numer dwa. To jest spódnica z magazynu Sandnes Garn. Tego. To jest 2311, volume 2. I tutaj jest pani w takiej spódnicy. Ta spódnica może być krótka albo długa. I ta spódnica w krótkiej wersji, w kolorze różowym, wisi u Kasi między drutami we Wrocławiu. I jak ja zobaczyłam tę spódnicę, to się zakochałam. Tutaj mam jeszcze kilka zdjęć dla Was, tylko zastanawiam się, czy jest krótka gdzieś. A jest! O, w tym kolorze pięknym, różowym właśnie wisi u Kasi. Ta-da! Jest naprawdę, naprawdę jest przepiękna. Chociaż w długim, jest po prostu strasznie dużo włóczki. Ja myślałam o takiej za kolano. Takiej mini dla starszych pań, czyli kolano musi być zakryte. A propozycja numer 3. To będzie spódnica od Fiordlane. I ten wzór jest w testach, bo widziałam ogłoszenie z naborem na testy. Nie zgłosiłam się, bo mam strasznie dużo rzeczy teraz do zrobienia i po prostu nie byłabym w stanie zrealizować tego testu w terminie wymaganym przez projektantkę. Ale ta spódnica jest przepiękna. Bardzo mi się spodobała. Jeśli ten wzór wyjdzie do września, to chętnie rozważę moją jesienną spódnicę w wersji od Fiordlane, od Gabrysi. Pozdrawiam. Październik. W październiku już dawno będę się cieszyć swoimi udziergami jesiennymi, tymi z lipca, sierpnia, września i października, i zeszłego roku. Więc już na pewno nie będę robić nic jesiennego. To już będzie czas, żeby robić rzeczy na święta zimowe, w gwiazdki, reniferki. W październiku mam zamiar zrobić takie skarpetki Climb Every Mountain od Charlotte Stone. Też mam wersję elektroniczną, także nie pokażę Wam teraz książki. Wspaniałe są, po prostu. To są z takimi wagonikami, z taką kolejką górską wagonikami. Coś pięknego. Jest tyle możliwości kombinacji kolorystycznych w tych skarpetkach, że głowa mała. Ja bym mogła cały rok robić te skarpetki. I pewnie bym się nie znudziły. Słyszę jakieś podejrzane dźwięki. Rysiu! I w październiku zacznę też bardzo duży projekt. To będzie projekt, który będzie trwał od października do grudnia, dlatego że to będzie bardzo dużo pracy. Chciałabym zrobić sweter pod choinkę na święta dla mnie i dla mojego męża. Tak, ten ugly sweter, który Ron dostawał od swojej mamy na święta, gdzie każdy miał swoją literkę. Ten sweter chciałabym zrobić dla siebie z literką M. I dla mojego męża z literką jego imienia. Tak to wygląda. Ostatnio tak się przyglądałyśmy z Moniką z Krakowa. Szczegółom tego wzoru. I okazało się, że ów nie jest to żakard, tylko to jest na wierzchu haftowany. Jest to po prostu robiony już na gotowym swetrze.
Natomiast ten sweter jest robiony zszywany. To nie jest robiony reklamem, tylko jest przód i tył osobno. I jeśli dobrze kojarzę, to jeszcze rękawy są na płasko i zszywane. Dlatego 3 miesiące sobie na te 2 swetry przygotowuję. Może któraś z moich koleżanek nieocenionych z Krakowa. Może któraś z moich koleżanek z Krakowa, które są zawsze bardzo pomocne przy moich problemach dziewiarskich, pomoże mi zmienić ten wzór tak, żeby zrobić rękawy na okrągło. Jeszcze zszyć przód z tyłem, to ok, jakoś tam w bólach urodzę to, ale zszywanie rękawów to już mnie przeraża bardziej niż cokolwiek innego. Ten sweter ma bardzo długą nazwę. Mrs. Weasley's Homemade Christmas Jumper, ale to jest tak zwany ugly sweater. Nie wiem, w jakich kolorach je zrobię. Być może dla siebie jakiś brązowo-rudy, taki kolor, który mi pasuje. Albo może jakiś ciemno-fuksjowy. Nie wiem, gdzieś jestem taka w różach, ale ja tak często nie noszę różu. Natomiast nie wiem, jaki zrobię dla mojego męża. Prawdopodobnie to będzie zupełnie inny kolor. Może jakiś zielony albo granatowy. Skonsultuję się z nim. Jak znam życie, pewnie powie czerwony. Zawsze jak go pytam, w jakim kolorze coś chce, to on mówi, że czerwony. Więc bardzo możliwe, że to będzie czerwony sweter z literką mojego męża. No i tak jak mówiłam, ten projekt będzie się ciągnął przez październik, listopad, grudzień, więc w tym czasie nie będę robić żadnych innych projektów takich dużych, więc tylko będą skarpetki robione. W listopadzie będą to skarpetki Christmas Eve Skies. Już Wam pokazuję. Nawet ta podstawowa wersja jest przepiękna, czyli po prostu granatowo-białe, bez kombinowania, no coś wspaniałego, co za piękny żakar. No. I'm speechless. Naprawdę. A w grudniu, skarpetki grudniowe, to będą te The Holly and the Ivy. Proszę bardzo. Wyczytałam w opisie, że to jest jakaś kolęda brytyjska, którą z dzieciństwa pamięta Charlotte Stone. To jest nazwa jakiejś kolendy, The Holly and the Ivy. Proszę bardzo. Nie myślałam jeszcze o kolorach. Prawdopodobnie będą bardzo podobne. Bardzo możliwe, że w listopadzie i w grudniu będę robić też coś na kolejny bal dziewiarski, jeśli się taki odbędzie. Mam ogromną nadzieję, że się odbędzie, bo byłam w tym roku. Byłam jedną z niewielu osób, które przyjechały na ten bal. Bal się okazał bardziej kameralny niż myślałam. Ale zabawa była tak przednia, że wchodząc o 20 czy 18, nie pamiętam o której, wchodząc, nie no, ktoś zaczął wiercić. Dobra, robię swoje. Nie no, teraz Ryśka kopie w kuwecie. Wchodząc na ten bal, na otwarcie tego balu, wydawało mi się, że jest nie bardzo dużo ludzi. Taka byłam skonsternowana, czy jestem we właściwym miejscu. A potem, jak się zaczęła zabawa, to było tak fajnie. Dlatego, że poznałam bardzo dużo nowych osób. Można było nawiązać kontakt z każdym praktycznie. Były gry i zabawy przy stolikach, ale przez to, że ludzi nie było dużo, to tych rundek było kilka. I można było się po prostu poznać, pośmiać. Było tak fajnie. Nie spodziewałam się, że to będzie taka super impreza. I absolutnie zamierzam jechać w przyszłym roku. Mam nadzieję, że taki będzie. Mam nadzieję, że to będzie już taka moja tradycja, że co roku będę jechać na bal. Oprócz tych rzeczy, o których Wam opowiedziałam, zaraz je podsumuję i policzę, zobaczymy, ile tego jest. Zostawiam sobie jeszcze przestrzeń na różne kale, na nowe wzory, na pomysły, które mi przyjdą do głowy w ciągu roku. Na przykład jeśli się okaże, że będę jechać na jakieś takie ciepłe wakacje, to nie wykluczam zrobienia sobie bikini na szydełku. Nawet mam już wzór. Mogę Wam pokazać. Ten. Chociaż raczej w tym roku nie planuję takiego letniego wypoczynku, ale może się coś zmieni. Wiele rzeczy się może zmienić. Dobra, słuchajcie. Naliczyłam, że w tym roku zrobię 26 rzeczy. Tyle mam w planie. 2 już zrobiłam. 2 kolejne mam w trakcie i 22 oczekujące na zrobienie. Jako jedną rzecz liczę na przykład parę skarpetek albo parę rękawiczek.
I teraz uwaga, konkurs. Konkurs będzie całoroczny, taki długoterminowy, że tak powiem. Zachęcam Was do obstawiania w komentarzach, ile z tych rzeczy uda mi się zrealizować od A do Z w tym roku. Czyli 26 nowych rzeczy. Czy te rzeczy uda mi się zrobić? Nawet jeśli zastąpię je jakimiś innymi, to czy uda mi się zrealizować te plany? Jeśli tak, to w jakim zakresie? Podajcie w komentarzu liczbę ugierków, którą według Was zrealizuje w 2024 roku. Osoba, która trafi, albo ta, która będzie najbliżej, 31 grudnia zostanie poinformowana o tym, że wygrała ekstra nagrodę. Specjalnie nagram tu film i powiem Wam 31 grudnia, kto najlepiej obstawił, kto wiedział więcej o mnie niż ja sama dzisiaj. I ta osoba wygra super nagrodę. Ja w ciągu roku na różnych targach będę kupować różne włóczki i akcesoria i składać taki naprawdę wypasiony, fajny prezent dla tej osoby, która najlepiej obstawiła. Macie czas do końca lutego na typowanie swojej liczby. Po prostu podajcie liczbę w komentarzu. Mam nadzieję, że we mnie wierzycie i te liczby będą około 26, albo mogą być więcej. No, niewykluczone, że ja jeszcze jakieś inne rzeczy zrobię, bo to jest taki plan rzeczy, które mi się podobają, które chcę zrobić dziś, ale niewykluczone, że na przykład będę gdzieś w trasie i będę coś dziergać takiego międzyprojektowego. Więc zachęcam Was do podawania liczb różnych, takich jak Wam się wydaje. Pamiętajcie, że jestem dziewiarką początkującą, że się będę uczyła dopiero, że te rzeczy mogą zająć mi bardzo dużo czasu. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której dzisiaj nie wspomniałam, to oprócz tego, co będę dziergać, to chciałabym też powiedzieć o tym, czego zamierzam się nauczyć. Mam taką swoją świętą trójcę tematów około dziewiarskich, których w tym roku chciałabym spróbować i chciałabym się nauczyć. Numer jeden, żakard. Absolutnie chcę pójść w żakard. Bardzo mi się podobają swetry, skarpetki, czapki. Wspaniałe są. Jak tylko będzie okazja. To jest Zonda. Chodź, Zondzie. Chodź, kochanie. To jest Zondzia. Jak tylko będzie okazja. Jest ci druga. Dzień dobry. Jak tylko będzie okazja, to chcę się nauczyć żakardu. Już jak widzicie, sama próbuję na tych skarpetkach nieszczęsnych metodą prób i błędów i jakimiś własnymi technikami. Numer dwa to są ażury. To jest coś, czego ja zupełnie jeszcze nigdy nie próbowałam. Bardzo mi się podobają takie cienkie, ażurkowe swetry. Na przykład Warm Knit ma taki wzór, Clara chyba. Nawet go kupiłam, ja mam ten wzór. On czeka, aż się nauczę ażurów. Typu chmurka. Strasznie ciemno już się robi, także kończę już te wywody. I trzecia rzecz to warkocze. Mam nadzieję, że chusta Ani pomoże mi w tym. Jeśli nie, to mam nadzieję, że warsztaty na różnych targach i spotkaniach dziewiarskich pomogą mi nauczyć się tych technik. Żakard, ażur i warkocze to jest moje top 3. Tego w tym roku będę się uczyć. Wiadomo, że może nie uda mi się tego opanować do nie wiadomo jakiej perfekcji, ale tego właśnie chciałabym się nauczyć. Chciałabym w przyszłym roku już tak z odwagą dziergać żakardowe swetry. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. O, Zuzia już się zbiera. Zbiera się? Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zachęcam do głosowania i do obstawiania w komentarzach. A tymczasem, ponieważ robi się już coraz ciemniej, to przypomnę, że ja mam na imię Małgorzata, a to był drugi Rysioblog.